Siema, dzień dobry, witam wszystkich bardzo, bardzo serdecznie z tej strony Hogaty, a to jest krótki film, w którym pokażę Wam mniej więcej moje stanowisko, bo w tym stanowisku coś się w tym momencie zmieniło. Kupiłem nowy komputer, kosztował on mnie sporo kaski, ale mam nadzieję, że przynajmniej będzie dobrze działał już na parę kolejnych lat. No i też przy obecnych cenach komponentów, no wszystko wyszło giga drogie, także tym się nie musicie sugerować. Ogólnie, jeżeli chodzi o ten komputer, został on tak na dobrą sprawę złożony, czy części zostały wybrane przez Syla. Musieliśmy zmienić płytę główną oraz chłodzenie, żeby po prostu dopasować to wszystko i żeby było wszystko git. No niestety po prostu płyty główne, to te, które Sylo wybierał, zaraz uciekały ze sklepu, więc zanim to zamówiłem, to trzeba było podjąć kilka prób zmian. Ogólnie sam komputer został zmontowany właśnie w sklepie jako dodatkowa usługa wraz z Windowsem. Kosztowało to, no zamieszczę Wam tutaj cenę, bo aż nie chcę o tym mówić, ile to dokładnie kosztowało. Mamy też choineczkę, która już jest przygotowana, już jest ubrana tutaj, na streamie była ubierana, także okej, przejdźmy do komputerka. Okej, jeżeli mamy przejść do komputerka, wygląda on mniej więcej w tym momencie tak. Jest dosyć sporych rozmiarów, mamy okno otwarte w tej obudowie. Obudowa to jest, proszę Państwa, już Wam mówię, Be Quiet Silent Base 802 Window biała. Co on ma w sobie tak na dobrą sprawę? Zacznijmy od płyty głównej. To jest właśnie ta polecona przez pracownika sklepu, czyli no powiem tak, no z płytą główną były właśnie tak jak już wspominałem te problemy, iż nie było tych płyt, które chcieliśmy, więc trzeba było troszeczkę dopłacić i tutaj była Asus ROG Strix Z690A Gaming Wi-Fi DDR4. Oczywiście całą specyfikację będziecie mieli w opisie pod filmem. Dalej, zasilacz Be Quiet Straight Power 1000W, obudowa to już było, napędu brak oczywiście, jeżeli chodzi o kartę graficzną, co możecie tutaj zobaczyć, ona się najbardziej rzuca w oczy, to jest oczywiście Supreme GeForce RTX 3080 Ti 12 GB GDDR 6X, także proszę bardzo, wygląda mniej więcej w ten sposób. Ogólnie muszę pochwalić złożenie tego komputera, w sensie ładnie to naprawdę wyszło, więc to jest fajna sprawa. Jeżeli chodzi o procesor, to jest tutaj Intel Core i9 najnowszej generacji 12900K, więc fajna sprawa. Do tego oczywiście właśnie to chłodzenie wodne, czyli Be Quiet Silent Loop 2 360 mm, 3 razy po 120. Dalej, co jeszcze możemy tutaj dodać do tego? Ramy Cruciale 32 giga 2 razy po 16, 3600 MHz. Oraz były tutaj dokupione, jeżeli chodzi o dyski twarde, to poszliśmy w M2 tylko i wyłącznie, czyli tutaj zamontowali dwie M2 od Kingstona bodajże 2 tera, więc takie były tutaj zamontowane, a ja jeszcze odmontowałem ze swojego starego komputera, który notabene jest o tutaj, stary kompik. Wymontowałem sobie z niego, sformatowałem, wymontowałem sobie 1 tera M2, też od Kingstona i zamontowałem sobie tutaj i na tym postawiłem tak naprawdę Windowsa. Ogólnie muszę pochwalić tę płytę główną z tego względu, iż kiedy zajmowałem się montażem tej M2, okazało się, że nie trzeba tutaj śrubek w ogóle w tej płycie, tylko są takie fajne plastikowe dzynksy, zatrzaski, czy jakby to nazwać, takie fajne coś, co wiecie, nie potrzebujecie po prostu mieć śrubki żadnej, tylko po prostu tym plastikiem sobie tak cyk, przekręcacie i wszystko jest jakby już zakręcone, nie? Więc wygląda to całkiem fajnie, komputer prezentuje się ładnie, czarny nie potrzebowałem, tak naprawdę biała obudowa jest przede wszystkim z tego względu, że jest tańsza, była, a przy tych kosztach to już fajnie byłoby znaleźć sobie jakiekolwiek tańsze rzeczy. Tak samo chłodzenie zostało wymienione na tańsze, przede wszystkim przez to, żeby pasowało, wszystko na soketach grało. Mamy tutaj w ogóle taką siateczkę na górze, ona jest chyba na jakiś magnesik, nie? Bo tak się fajnie tu przypina, jeżeli o to chodzi. No i w sumie, jeżeli chodzi o sam komputer, jak zobaczyłem, kabel management był zrobiony bardzo fajnie, wszystko jest pochowane, oczywiście tutaj większość jest rzeczy schowana tu, oczywiście część macie
w tym miejscu. Możecie sobie popatrzeć, proszę bardzo, ja się tu wyginam. Ale wygląda to mniej więcej w ten sposób. Z drugiej strony, jak otwierałem, było wszystko fajnie, pięknie. Z przodu on się prezentuje mniej więcej, dobra, powiem wam, zrobię wam taki tour od razu po stanowisku. To macie to mniej więcej tak. Myślę, że ten jeszcze komputerek, on pójdzie koniec końców na drugą stronę za stół, a jeżeli chodzi o całe stanowisko, no to proszę państwa, macie coś takiego, to wygląda, teraz jest w miarę najczystsza wersja tego pokoju. Mamy dwa światełka, dwa ringi, które mnie oświetlają, zazwyczaj światło jeszcze od góry. Mamy aparat, który teraz poleciał, on był wcześniej w tym miejscu i mi trochę zasłaniał tutaj myszkę. I pićko, więc poleciał teraz do tyłu, jest trochę wyżej, jest to aparat, przez co no niestety co 29 minut się robi czarny i trzeba odkliknąć, więc ja muszę wstać, kliknąć i z powrotem sobie siąść. Mamy dwa monitory, jeden nowy przez DisplayPort połączony i jamka 75 Hz. Więcej nie potrzebowałem, szczerze powiedziawszy, i tak mam teraz problem z tymi monitorami taki, że, bo ten jest starszą i jamką, taki, że na przykład często mi przerzuca jakby na drugi monitor jako główny, chociaż ten jest ustawiony jako główny, może dlatego, że ten jest jako DisplayPort połączony, ten jako HDMI na pierwsze wejście, ale ta karta posiada wejście na HDMI chyba i 4 DisplayPorty, więc musiałem w ten sposób zadziałać. Nie wiem, może dokupię sobie drugi taki jakiś monitor, będzie to lepiej działało, jak będzie dwa razy ten sam monitor. Mamy oczywiście DBX-a, mamy oczywiście Focusrite'a tutaj, tylko innego od tej starszej wersji, bo to jest Solo trzeciej generacji bodajże, jest Stream Deck, pad do grania ostatnio w jakieś gierki. Wszystko wygląda mniej więcej po staremu, powiem wam. Oczywiście Shure jako mikrofon, to jest niezawodny mikrofon, bardzo dobry, bardzo sobie go cenię. No a tutaj mamy coś w stylu drugiego stanowiska, bo ten stary komputer poszedł właśnie w stronę drugiego stanowiska. Jest ten jeden z najstarszy mój monitor, który już ma z 10 lat. Jakoś tak, to był mój pierwszy monitor, tak na dobrą sprawę. Także on może mieć nawet więcej, powiem wam, niż 10 lat. Chociaż nie, dobra, on jest 10 lat, bo on na laptopie, chociaż jak ja na laptopie nagrywałem, to ja nawet nie wiem, czy ja kupiłem najpierw monitor, czy najpierw był laptop. Na pewno jest mój dysk jeszcze z laptopa, na którym nagrywałem. Mamy jedno tu, proszę bardzo, z jednym monitorem i tutaj moje, na którym codziennie tak naprawdę działam. To jest to stanowisko, na którym codziennie siedzę, nagrywam. No ten komputer muszę ewidentnie przenieść gdzieś do tyłu, bo tamten komputer wcześniejszy leżał sobie tam. Z tyłu, więc ten, jak chwilę się z nim jeszcze tutaj podziałam, pobawię, zobaczymy, czy się nic nie będzie psuło, czy coś, to pewnie też do tyłu poleci, bo po prostu jest tutaj niewygodnie mi siedzieć trochę, bo jak widzicie, siadam sobie, cyk, chcę się tu przybliżyć i mam nogę trochę na tym komputerze, no i też się czasem obawiam picia czegokolwiek tutaj, czy stawiania picia, czy czegokolwiek, żeby się nic nie wylało. Muszę sobie też ogarnąć jeszcze jakiś taki nowy adapterek, żeby podłączyć sobie słuchawki bezpośrednio może do tego Focusrite'a albo coś takiego, no zobaczymy. Jest oczywiście duże pole do poprawy, jeżeli chodzi na pewno o management kabli, bo management kabli tutaj praktycznie nie istnieje u mnie na stanowisku, aczkolwiek myślę, że jest dosyć fajnie. No ten komputer to jest inwestycja na lata, to jest, ja już to traktuję jako inwestycję, szczególnie przy obecnych cenach komponentów, tego, że to wszystko może być jeszcze droższe, tego, że złotóweczka też niestety nie jest najmocniejszą walutą, to wolałem sobie teraz kupić i liczę na to, że może to nie będzie mój ostatni komputer taki do tego kanału. Miejmy taką nadzieję. Z drugiej strony co jest? W ogóle mogę wam jeszcze pokazać tutaj druga strona. Jedna szafeczka ze starego mieszkania jeszcze z rzeczami. Tutaj na środku nowa szafeczka taka, na której mogę coś dać, co się w miarę dzieje akurat. Nie, teraz jest choinka. Wcześniej tutaj był przycisk na 100 tysięcy subskrypcji. W ogóle był taki pomysł, żeby nad tą szafką umieścić, jakby wiecie, przycisk za 100 tysięcy subskrypcji. Jakby się udało wbić. Kiedyś człowiek myślał, że się uda, to wiecie, tam na przykład za milion wtedy powiesić i mogłoby być takie z tyłu. No ale póki co mogę się co najwyżej pocieszyć tym jednym przyciskiem. Proszę bardzo. Tym o dokładnie. Jest tutaj taki przycisk, on już tu trochę czasu jest.
No i tu jest szafeczka też z takimi pierdołami. O, mamy wesołych świąt, mamy fajną bombeczkę, oczywiście zakurzoną w pełni, bo tu jest mnóstwo kurzu. Ministerstwo Obrony Narodowej. To jest w ogóle też taka bombka, która była rozdawana masę lat temu. Dostałem ją od mojej mamy. Moja mama ją właśnie dostała z klubu garnizonowego bodajże, jak kiedyś coś takiego było. Także to jest, tego było mało sztuk ogólnie, takich bombek, więc to jest fajna sprawa. Tutaj jakieś gierki, mamy czołgatego, też jakieś książki. Takie coś na kaskę, śmieszne. Tutaj mamy karty Władcy Pierścieni. Nic nadzwyczajnego, że tak powiem. Także mniej więcej tak to się prezentuje. Jeszcze wam szybko rzucę tutaj okiem. Tam jest oczywiście pudło z komputerka, także tam nie idziemy nawet. Dwa stanowiska. Mniej więcej tak to wygląda. Także jeżeli film wam się spodobał, chcecie więcej filmów może vlogowych, jeżeli tego jeszcze nie zrobiliście, możecie zostawić oczywiście łapkę w górę, dać znać w komentarzach pod filmem, zostawić też suba, wpaść na G2, Discorda, Instagrama, fanpage'a, wszystkie linki macie w opisie pod filmem, na drugi kanał też, bo tam są cały czas gierki nagrywane, na streamy, które są praktycznie codziennie, też zapraszam. Także dzięki, trzymajcie się, do zobaczenia, elo i cześć. No i fajnych prezentów jutro od Mikołaja, czy coś. Hejka!